Hej, witajcie w nowym vlogu. Jeszcze nie wiem, czy to będzie vlog do kawy, czy taki daily vlog. No nie wiem, zobaczymy, co mi wyjdzie dzisiaj. Ale chciałam Wam dwie rzeczy pokazać. Muszę się streszczać, bo za chwilę idziemy sushi. Chodź, no chodź, chodź tutaj, chodź. No chodź się pokaż. Nie chcę się pokazać. Idziemy do fryzjera. Sushi. Tak, będzie pies ogolony na lato. Słuchajcie, zawsze mnie to bawi, bo pani, do której chodzimy... Ja się staram... Przecież mam bałagan. Tam nagrywałam... W ogóle mam taki makijaż, wiecie, nie to, że się tak maluję do psiego fryzjera, bo zazwyczaj chodzę bez makijażu, ale nagrywałam przed chwilą film. A już jest późno i już nie będę zmywać. Tak, zawsze się śmieję, bo do tej pani, gdzie chodzimy, to... Jak się dzwoni, to jest na miesiąc czy półtora miesiąca czasami w tym, wiecie, wysokim sezonie teraz właśnie, jak się robi ciepło, to trzeba się umawiać z półtora miesiąca wcześniej na strzyżenie. No ale tak, ale powiem Wam, że rozumiem, czemu tam tak dużo ludzi jest, bo ta pani jest przemiła i naprawdę chodziłam z sushi do różnych fryzjerów. I czasami albo trzeba było psa zostawiać, co w sumie nie chciałam tego robić, bo no nawet jak ktoś będzie miły i tak dalej, to dla psa jest mega stres. Samo strzyżenie już jest mega stresem, tak? A jeszcze z obcą osobą, no to... A sushi jest, słuchajcie, tak grzeczne, że ona naprawdę stoi i da sobie wszystko zrobić. Więc nie trzeba, wiecie, to nie jest jakiś tam pies, którego trzeba trzymać nie wiadomo co. No w każdym razie idziemy na spacer? Na spacer? Sushi chyba podejrzewa, że idzie do fryzjera, bo nie chce do mnie przyjść. Zawsze jest, wiecie, mega radość. Ale dobra, przyszła do mnie... Przepraszam, słuchajcie, nadal jestem chora. I wiem, że nie muszę tego mówić, ale niektórym jednak muszę, bo jakieś dziwne komentarze potem dostaję. Tak mi się ciężko oddycha i ciężko mówi i po prostu nie byłam naprawdę, nie wiem, z 5 lat chora. I chyba jakiś wirus mnie męczy i nie może... Znaczy tak to normalnie funkcjonuje, ale słyszycie, jak mówię. Ale muszę Wam pokazać, bo przyszła do mnie paczka i od razu zaraz coś założę. Słuchajcie, zamówiłam dwie pary tenisówek. Jeżeli będą jeszcze dostępne, to dam Wam linki na dole. I pierwsze z nich, one kosztowały, już nie pamiętam, 30 zł jakoś tak. I myślałam, że to, wiecie, będą takie no, najtańsze tenisówki. A są przepięknie wykonane, bo to są takie, wiecie, niby zwykłe czeszki. Ale one są z czegoś takiego a la neopren. I po prostu wow, jak je zobaczyłam, no są przepiękne. Są, tak mi się podobają i to wiecie co, będą fajne, nie wiem, tak jak teraz mam bluzę i jeansy, ale też na przykład jakieś sukienki, wiecie, czasami jak gdzieś się jest na wakacjach i nie wiem, jest jakieś takie kamieniste podłoże, gdzie nie da się chodzić w japonkach czy coś, no to super, takie tenisóweczki, takie wiecie, jak to się mówimy się z Karoliną, śmiejemy, że to takie określenie naszych mam, że takie buty do latania, wiecie o co chodzi. I są super, naprawdę są takie ładne. Wiecie co, czasami no taka pierdoła, a po prostu tak mi się to podoba, są śliczne, naprawdę. I właśnie czy do sukienki, czy do shortów będą super. I drugie, które zaraz założę, dlatego że chcę Wam pokazać, żeby potem nie pokazywać Wam ubrudzonych. Drugie to są takie slip-on. Teraz one w zeszłym roku już te wyższe były takie modne, teraz w Zarze pełno jest tego, tylko że w Zarze one kosztują, nie wiem, 150-200 zł. A tutaj można kupić za niewielkie pieniądze i zobaczcie. Po prostu i one były też chyba, były takie w kilku wersjach kolorystycznych, były ciemniejsze, jaśniejsze chyba, przepraszam, z granatem czy z czernią. I też właśnie chciałam takie, żeby były jaśniejsze do właśnie jakichś sukienek i tak dalej, ale zaraz je zakładam. Właśnie widzicie, mam takie podarte jeansy i założę je, zaraz Wam pokażę na nogach, jak to wygląda, ale są, no po prostu są przepiękne i też właśnie, nie wiem, czy Wy jesteście w stanie w tej kamerze zobaczyć, że też to jest taka lapianka, neopren, bardzo fajnej jakości to jest, to nie jest taki zwykły, no nie wiem, jak zazwyczaj są tenisówki z czegoś takiego, że... Wiecie, ten nadruk jest taki chamski i ten materiał jest taki brzydki, a naprawdę, no kurczę, po prostu za tą cenę jestem w szoku, no. Jakby miały metkę Zary, to też bym powiedziała, że nie wiem, nie miałabym zastrzeżeń i będę miała parę takich okazji, do których potrzebuję szpilek i stwierdziłam, że teraz, kiedy już mam opalone nogi, kiedy jest ciepło, to właśnie też nawet do takich jeansów, jak mam teraz, czy do jakichś sukienek, takie nudziaki,
bardzo fajne, bardzo ładnie leżą, już sobie wszystkie te mierzyłam buciki i no takie zwykłe, ale bardzo fajnie wyważone, wydają się być wygodne, jak to będzie to zobaczymy, ale no naprawdę super te buty. Pierwsza, słuchajcie, moja para Nude, nie miałam nigdy. Szpilek na pewno nie, nie wiem czy miałam jakieś, chyba nie, chyba zawsze miałam ciemne buty. No i tutaj, te jeszcze są zapakowane, sandałki, też na takim wyższym obcasie, może to jest z 10-12 cm, nie wiem, takie zamszowe. Ostatnio właśnie mam fazę, widzę, że jest dużo tych zamszowych takich bucików. No jak je zobaczyłam i to mi się podoba, wszystkie te wokół takie kostki, te alatkie bransolety. I one są takie, wiecie co, to nie jest złoto, takie trochę złoto rose gold troszeczkę bym powiedziała. No i tak, i bardzo ładnie wyglądają na stopie. I też się wydają wygodne i tutaj wszystko, wiecie, czasami jest tak, że ten pasek jest za duży i tutaj wam paluchy po prostu tak wyjeżdżają, to jest po prostu najgorszy na świecie, ja mam dosyć wąską stopę i zawsze się tego obawiam, ale nie, tutaj nic takiego się nie dzieje i tu są ładnie dopasowane i zapinane na ekspresik i wiecie, to będą takie, no będę miała takie dwie pary też do latania do jakichś takich, na jakieś wyjścia, imprezy czy takie rzeczy, kiedy by mi pasowały obcasy, no bo ja raczej tak rzadko noszę, jak wiecie, szpilki, ale tutaj jak będzie jakoś bardzo gorąco i taka bardziej letnia stylizacja albo coś bardziej stonowanego, to będę miała takie dwie pary. No i dobra, uciekam się w końcu z sushi, spóźnimy do tego fryzjera. Sushi! Sushi! Pokaż się w futerku. No pokaż się. Co ta pani chce od ciebie? Chodź, idziemy, chodź! No chodź! Już wróciłyśmy. Oczywiście chciałam powlogować, kiedy mnie nie ma w domu. Ale oczywiście, słuchajcie, ja to zawsze po prostu zrobiłam zakupy. Miałam takie ciężkie szaty. Do tego jeszcze w ogóle, jak wychodziłam, to patrzyłam na Catweather i tutaj też mamy termometr przy oknie, ale oczywiście ze strony, która jest zacieniona i w ogóle 10-11 stopni. Więc mówię, kurczę, wezmę skórę, a chyba jest naprawdę z 20 stopni. I tak się zgrzałam, tak nienawidzę, wy zawsze mówicie, że ja się cienko ubieram, ja wolę, żeby mi było za chłodno niż za ciepło, nienawidzę jak nie jest za ciepło, ja się od razu denerwuję. No i szłam z tą skórą pod pachą, tutaj z zakupami, no już nie miałam ręki, żeby cokolwiek vlogować, czy wam pokazać sushi. Czekaj, bo to jest zmywarkę. Chodź sushi się pokaż, chodź. Chodź, zobaczcie jaka jestem piękna, tak? Zobaczcie, ona wygląda zupełnie jak inny piesek. Mam nowego psa, tak? Sushi? Mam nowego psa? Tak, kochanie? No już dobrze, zostawiam cię. I słuchajcie, naprawdę ta pani jest... Okno się otworzyło. Ta pani jest naprawdę taka przemiła. Zawsze ona, nie wiem dlaczego, bo nie lubi jak się ją dotyka w prawą, nie nogę, tutaj tylko stópkę. I ta pani zawsze, wiecie, takiej cierpliwie, powoli wszystko robi, w ogóle no widać, że kocha zwierzęta i w ogóle jest fajna, jak nie wiem, jak jesteście z Łodzi i chcecie jakiś namiar, to napiszcie do mnie, bo nie będę już tutaj. Zresztą ona, tak jak mówię, reklamy nie potrzebuję, bo tam są po prostu kolejki na miesiąc w przód, ale może jak ktoś szuka takiego fryzjera, czasami niektórzy mają takie, wiecie, pieski, które nie lubią się strzyc, jest problem. To myślę, że u tej pani tak jakoś lepiej, bo byłam z sushi u różnych fryzjerów i niektórzy to widać, że tak robią za karę i nie są jakoś sympatycznie do zwierzaków nastawieni niestety. Tak? Tak sushi pani jest przemiła, tak? No co? No i słuchajcie, mam tutaj wielką siatę warzyw i kupiłam, słuchajcie, znowu będzie prawie food haul. Kupiłam ogórki, już takie pierwsze są, jakoś wcześniej nie widziałam. Te takie małe, gruntowe, polskie i udało mi się też kupić korzeń chrzanu. Więc może nastawię na małosolne, ja bardzo lubię robić małosolne. No tutaj jeszcze siatę pieczywa, ja bardzo rzadko w sumie jem pieczywo, ale tam jest taka piekarnia, gdzie mam taki prawdziwy ciemny chleb, wiecie, taki ciężki, twardy, który się nie zsycha przez tydzień, bo większość tego pieczywa jest takie, że po prostu jak kupicie rano, to wieczorem już jest kamień.
To jest takie prawdziwe, dobre pieczywo. Więc kupiłam taką siatę wielką. Dzisiaj jeszcze mam zamiar zrobić takie wegetariańskie curry. Nie powiedziałam Tomkowi, że dzisiaj jest obiad w Somolni. Powiedziałam mu, że mu nie powiem, co to jest, bo wiecie, jak patrzycie, bez mięsa. Tak. No dobra. No i później może wam jeszcze pokażę, jak to curry wyszło. Czy coś wam jeszcze miałam powiedzieć? Aha, właśnie, a propos trampek. Wiem, co wam miałam powiedzieć, bo nie wiem, czy chyba nie powiedziałam. Tam na stronie ma napisane przy niektórych butach, że lepiej wziąć rozmiar większy. I ja te trampki, które wzięłam, wziąłam rozmiar większy niż normalnie noszę i są ok. A mówię o tym dlatego, że właśnie byłam, jak byłam u tej pani na strzyżeniu, to ta pani mówi, o ja szukałam takich trampek, w ogóle są z Zary. Ja mówię, nie, nie, one są taniutkie, także i też właśnie podałam jej. Mówię, niech sobie pani zapisze adres strony. I właśnie też jej o tym mówiłam, żeby wzięła rozmiar większy. I dlatego wam też mówię. No dobra, no i idę się ogarnąć, może widzę, że sushi by chciał, nie mam ciasteczek dla ciebie, ale dam ci obiad może w nagrodę, żeby byłaś takim dzielnym psem, tak? Tak? No widzę, że cała jesteś jeszcze podekscytowana po strzyżeniu, tak? Tak? Ja mam wrażenie, że słuchajcie, one tak jak, nie wiem, kobiety mają takie długie włosy i potem ścinają, mówią, że się czują tak lżej i w ogóle takie wolne. Ja mam wrażenie, że ona ma tak, że od razu szybciej biega i taka jest w ogóle mega zadowolona, jak ją strzygę. Dobra. Cześć, to znowu ja. Miałam się do was odezwać wczoraj i pokazać wam, jak wyszło curry. No i oczywiście jestem beznadziejną vlogerką. I przyszedł Tomek i zaczęliśmy o czymś tam rozmawiać. Potem mieliśmy sporo rzeczy do ogarnięcia i po prostu zapomniałam. Jeśli mam być szczera, to nad curry trzeba zdecydowanie jeszcze popracować, ale nie było złe i nawet Tomek zjadł ze smakiem, mimo że wiecie, bez mięsa to nie to samo, ale wyszło ok. I często mnie pytacie, aha, no i jak przepis wyjdzie, znaczy udoskonalę tą wersję tak, żeby to naprawdę było coś fajnego, to oczywiście wrzucę przepis nasz już gotuję, ale często mnie pytacie, kiedy coś ugotuję. Ostatnio nie mam czasu, mało gotuję. Nie chcecie oglądać sałatki albo kanapki z serem, albo pizzy na wynos. Dlatego. Po drugie, wiecie co, no ja nasz już gotuję, nie wrzucam jakiś, nie jestem jakimś tutaj, nie wiem, mistrzem gotowania, żeby wam pokazywać, jak się robi, nie wiem, kotlety, zupę pomidorową czy cokolwiek. Bardziej mi chodzi o to, że to są takie przepisy moje, coś, co ja naprawdę gdzieś tam wymyśliłam, albo mi się sprawdziło, albo naprawdę jest fajne, a nie tak, żeby po prostu wam wrzucać milion różnych przepisów. Zresztą od początku było założenie tego kanału takie, więc no mogą być przerwy. Tym bardziej, że czasami mam wenę do gotowania, czasami nie. A też jakoś nie mam miliona tych potraw, którymi was bym tutaj oczarowała. Więc tak, więc na pewno będą jakieś tam przerwy w pojawieniu się. Coś, co wam pokażę, co przywiozłam z Puerty. Po prostu zakochałam się już wcześniej na Teneryfie, próbowałam mojo rojo, ale tam te sosy były takie bardziej, to była taka jakby oliwa, nie wiem, przyprawione na ostro, a tutaj kupiłam właśnie taką książeczkę, najlepsze przepisy z Kanarów i te ich słynne ziemniaczki i na pewno będę robić te ziemniaki i tu są wszystkie te przepisy na sosy, jest właśnie na przykład mojo de aguate, o ile dobrze czytam, mojo z awokado, z pietruszką, nie znoszę pietruszki. No różne tutaj są sosy i są bardzo, bardzo fajne i na pewno coś serowy jest, myślę, że to będzie pyszne. I muszę spróbować właśnie zrobić te ziemniaczki, jeżeli umiecie to robić, robiłyście to kiedyś i macie jakieś porady albo znacie przepis, albo nie wiem, bo tutaj jest tak jakby napisane, żeby włożyć je na patelnię wypełnioną wodą, dodać połowę cytryny, zostawić, żeby odstał na chwilę, tak się dukam, bo wiecie, tu jest po angielsku napisane, więc potem, bo czasami się, ale ty wolno czytasz. Nie, po prostu czasami zastanawiam, jak to słowo brzmi po polsku. Potem odlej trochę wody,
połowę odlej z tego wody, dodaj sól morską i potem gotuj te ziemniaki, aż będą miękkie. Wylej tą wodę, tą resztkę wody i jeszcze takie suche jakby, żeby wiecie, tak uprażyć na tej patelni. Przez chwilę. Jedz ze skórką i posypane solą. I one właśnie wychodzą takie fajne i po prostu strasznie mi to smakowało. Takie małe, młode ziemniaki. Może młode, nie wiem czy wyjdą. Dajcie znać, jeżeli to kiedyś robiłyście. Bo jestem bardzo ciekawa. Ojku. Jeszcze jestem chora, co pewnie słychać. Coś Wam jeszcze miałam powiedzieć. Aha! Wiem, co jeszcze miałam powiedzieć. Pytacie o te wszystkie fryzury z zaplataniem, warkoczykami i tak dalej. Po pierwsze, to jeszcze są moje próby, ja sama się uczę i mi to nie zawsze wychodzi. Dlatego na razie, wiecie, filmu Wam nie nagram, bo nie będę się tam pleść i mylić i tak dalej. Ale też testuję różne fryzury, a druga rzecz jest taka, że w końcu zamówiłam sobie te takie, wiecie, gumki, takie małe, przezroczyste, których używają fryzjerzy, bo jestem zafascynowana tymi wszystkimi fryzurami, wiecie, z Gry o Tron, z Wikingów, gdzie one mają milion tych warkoczyków i takie fajne upięcia, wiecie, chciałam zrobić taką fryzurę a la Lagerta, jakąś taką tu upiętą, tu warkocze i tak dalej, ale do tego są te małe gumki potrzebne i znalazłam je na Allegro i zamówiłam. I czekam, aż do mnie przyjdą i na pewno będę czarować coś fajnego. Aha, jeszcze. Czy Wy to widzicie? To są moje ulubione, na pewno. Kiedyś już Wam je pokazywałam, ktoś pytał, to są moje ulubione kapcio, skarpety księżniczki żaby. Tak, to jest taka księżniczka żaba, ona tu ma koronę. Pod spodem ma antypoślizgowe takie te stópki. I kiedyś moja mama je kupiła dawno temu w Triumfie i to jest jedna z moich bardziej ulubionych rzeczy, którą oszczędzam. Mam je kilka lat i piorę je ręcznie i po prostu się roztrząsam nad nimi, jak, nie wiem, bluzką z jedwabiu. Więc tak, o, polałam się wodą. Bluza, to będzie outfit of the day, właśnie skarpety są z Triumfa sprzed kilku lat. Bluza jest z Femi Pleasure, a to jest jedna też z moich ulubionych piżam z Tesco. Tak, powiem Wam, że uwielbiam te piżamy z Tesco. Są ładne, są fajne, nie spierają się i w ogóle stosunek jakości do ceny, bardzo je lubię. Dobra, więc to była moja poranna pogadanka na zakończenie wczorajszego niedokończonego vloga. No i co, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki.